To dom 10-osobowej rodziny. Elżbieta i Stanisław Skibowie mieszkają w jednym pokoju z 7 swoich dzieci i wnukiem. Ja tu już mieszkam 28 lat gdzieś. Ich cały dom to mały pokój i kuchnia. Nie mają łazienki, toaletę ojciec dzieci zbił z desek na podwórzu. Publikacja jest na podwórku i... Taki wychodek. Taki wychodek, tak. Pieniędzy nie starcza na wiele. Nawet żarówki są przechodnie. Pieniędzy na remont nie ma od lat. Nawet chałupa się nie zawali, bo tam nie ma tego. Dachówki nie ma, śnieg, które tam poprzygniwały, krokwie. A remont i rozbudowa to ich największe marzenie. No tutaj, żeby dobudować. Chociaż ten pokój i łazienkę. Co miesiąc dostają w sumie 2000 zł zasiłku. To starcza na jedzenie i podstawowe potrzeby. Skromnie, ale starcza. Tam zawsze ciężko, ale zawsze starczy. Latem jest trochę łatwiej. W lato to na ziołach, na jagodach się zarobi, na grzybach. Przeważnie na grzybach. Dopóki zdrowie służy, to nie daje mi się. Chyba że zdrowa zabraknie to. Co dalej będzie, to nie wiem. Największym luksusem jest pralka automatyczna i lodówka. Lodówkę wyjęliśmy teraz na raty. 300 zł miesięcznie. Tak się przez bank nie mogłem, bo miałem zadłużenie. Na ten sklepowy. Już zalegacie za lodówkę? No 1000 zł, bo 200 płacili. No ten sklepowy, co nam dał, to na tytoń mówił, że drzewa, to nie weźmy na wiosnę, to lodówkę. Tę prowizoryczną kuchnię Stanisław Skiba zbudował sam. Latem jest za gorąco, żeby gotować w domu, na opalanej drewnem kuchni. Kiedy nie ma dużych mrozów, też gotują tutaj. Często jedzą placki ziemniaczane. Kupiliśmy 1,5 tony ziemniaków. Zarobiliśmy na jagodach, na grzybach. To są w piwnicy, to myślę, że do maja starczy. Mają 8 dzieci. Więcej nie planują, chociaż poprzednie też nie zawsze były planowane. No to może były wpadki. Człowiek nie pomyślał wcześniej, żeby się zabezpieczyć. I liczył na lepszą przyszłość. A tu na razie jeszcze się nic nie zmieniło. Karol Kosiorowski, Onet.